Jesteśmy na pewno rozczarowani i rozgoryczeni, bo wyciągnęliśmy, wydawało się, że w dramatycznej sytuacji wynik na 1-1. Kilka minut przed końcem niestety znowu gdzieś okoliczności czy nasza postawa, nie wiem, nie widziałem jeszcze nagrania wideo, powoduje to, że tracimy punkty w samej końcówce. I to rozgoryczenie jest dosyć duże, bo pewne rzeczy się nawarstwiają. Ich pierwszy raz chcę gdzieś to dosyć mocno zaznaczyć, bo w Kołobrzegu mamy sytuację przy prowadzeniu, gdzie wychodzimy z atakiem szybkim i chorągiewka idzie w górę w momencie podania. Nasz zawodnik ma spokojnie 2 metry zabezpieczenia. W meczu z Radunią mamy prawie urwaną głowę. Zawodnik trafia do szpitala, ma badania, ma założone szwy przez 10 dni. Ma podbite oko i całą głowę opuchniętą, karnego nie ma. No dzisiaj ja nie widziałem jeszcze tej sytuacji na wideo, bo gdzieś serwery zblokowały, ale dostaję informację od naszych działaczy, że ten karny problematyczny. Druga żółta kartka, no jeżeli porównamy faul w końcówce spotkania na Pawlasie, gdzie też jest żółta, no to jest jakaś dla mnie abstrakcja. Oczywiście dwie zupełnie inne sytuacje, ale my dostajemy drugą żółtą w sytuacji, kiedy tak naprawdę no nic się nie dzieje. Dwóch zawodników walczy w pojedynku biegowym, jeden drugiego trzyma. Malongo postanowił się wyłożyć, wykorzystać ten moment. Sytuacja ma miejsce w strefie środkowej przy ławce gości i tak naprawdę zabija nam mecz, w którym w miarę dobrze funkcjonowaliśmy. I tak, żeby jeszcze tutaj przypomnieć jeszcze jedną sytuację, chociażby z zeszłego tygodnia, kiedy tracimy bramkę w 99. minucie po przyjęciu zawodnika chojniczanki ręką. No i to są takie okoliczności, na które nie mamy wpływu, a których doświadczamy od dłuższego czasu. Ja nie chcę tutaj zwalać winy na sędziów, no bo pewne rzeczy na pewno my jako trener, jako sztab czy zawodnicy razem jako zespół jesteśmy w stanie zrobić lepiej na boisku. I to, że mamy dzisiaj tyle punktów, ile mamy, no to nie jest konsekwencja tylko i wyłącznie tych decyzji, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby pewne rzeczy wybrzmiały, bo uważam, że jesteśmy od dłuższego czasu krzywdzeni tymi decyzjami. Nie mówię, że tendencyjnie, nie mówię, że jest jakaś nagonka na nas, ale niestety tak to się wszystko układa, że jesteśmy poszkodowani w zasadzie w co drugim meczu, jeżeli chodzi o te decyzje, i one mają przełożenie na wynik końcowy, a czasami na naszą pracę, bo ta nasza praca jest oceniana przez pryzmat wyniku, moja w szczególności jako pierwszego trenera. A decyzje sędziowskie niestety jest w tej rundzie, w tych kilkunastu spotkaniach, kilka kluczowych, w większości na naszą niestety niekorzyść. I nad tym niestety ubolewamy, ale nie mamy na to wpływu. Przede wszystkim wielkie gratulacje dla drużyny. Bardzo nam zależało na tym zwycięstwie, mi osobiście szczególnie, powiem szczerze. Rzadko decyduję się na jakieś takie skrajne opinie, natomiast myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że to taka totalna dominacja z naszej strony w tym meczu. Tylko problem polegał na tym, że graliśmy w piłkę nożną i często taka totalna dominacja nie wystarcza. Dlatego tym bardziej się cieszę, że dzięki tej dominacji, między innymi, choć nie tylko, udało się tutaj zainkasować 3 punkty. Bardzo dużo fajnych, takich zaplanowanych, dobrze przygotowanych już na samym boisku akcji. Brakowało nam, sądzę, takiego jednego tempa, żeby mocniej przyspieszyć, żeby tych sytuacji stworzyć jeszcze więcej, chociaż kilka ich mieliśmy. No ale ciężkie te warunki, coraz cięższe do prowadzenia takiego ataku pozycyjnego z tak grającym nisko przeciwnikiem. Nie jest łatwo się przez te zasieki było przedzierać. Trzeba było też uważać na fazy przejściowe, z czego przeciwnik mógł stwarzać sytuację. Natomiast bramkę strzelił niestety tak naprawdę po ataku pozycyjnym, grając w niedowadze, i to jest coś, czego nie możemy akceptować, nie możemy do takiej sytuacji dopuścić, żeby się denerwować. Natomiast no tutaj już trochę przywykłem do tego, że dość często są horrory, szczególnie na tą bramkę. Strzelamy bardzo często w końcówce. Sytuacji bardzo dobrych było dużo, a strzelać gole musieliśmy dzisiaj z rzutów karnych.
ale bardzo się cieszymy i to nie umniejsza na pewno naszej radości. Dziękuję. Została nam jeszcze jedna kolejka. Od jutra już każdego dnia będziemy się do tego meczu z Chojnicami przygotowywać. Następny tydzień będzie też jeszcze w pełni treningowy i zakończymy go sparingiem z Wartą Sieradz. Potem zawodnicy zostaną już wolne, będą pracować zgodnie jakby z naszymi zaleceniami, ale już bardziej indywidualnie. No i to będzie tak wyglądało, jeżeli chodzi o końcówkę. Natomiast dzisiaj jeszcze nie myślimy o tym, co później, tylko o tym najbliższym tygodniu, o tym, żeby się jak najlepiej przygotować też do trudnego meczu i na wymagającym terenie.